Okej, cześć, cześć, jak leci? A więc idzie nam nieźle, w miarę. Zatopiliśmy ich samochód, transportowiec, co próbował dawać posiłki do tej bazy. Niepotrzebnie. Jakby człowiek grał, to by nikt tutaj nie dawał przecież myśliwców. Ale spoko. No, ten się w pocie czoła wyładowywuje. George W. Julian, epicki wyładowywanie przez całą grę, ponieważ tutaj ten port jest tylko dwa. To jest chyba za duży statek na to port, więc on się tu wyładowuje całą grę, tyle dni. Taka to gra jest właśnie, że trzeba wiedzieć, jakie statki są do jakiego portu, ale my chyba nawet nie mamy mniejszych statków, mi się wydaje. To są olbrzymie, olbrzymie statki. No właśnie. Okej. Operacyjnie. O, mamy posiłki. Potwierdzenie, że eskortowiec Ishigaki Hakai Maru został zatopiony. Felerny 13 maj dla Japończyków. Okej. Numer 14 Squadron i numer 111. To są Royal Canadi Ro Królewskie Kanadyjskie. Royal Canadian Air Force. Pa. 111 to są Kitty Hawki. O, great. Ok. I który to był? Czternasty. Ok. O, wow. Lala. Okej. No ale cóż, to też są Kitty Hawki, natomiast wszystkim trzeba dać replacement, bo tu mieliśmy Katalinę, które nie były. A SW coraz lepsze. Dzień po dniu coraz lepsi się stają. Okej, ale spoko. Tak, muszą się jeszcze wyładować. O oh boy. Ok. Paramusi rodzima znowu coś knują. 156-58. Ej, to gdzie on jest? Oni gdzieś tutaj jest. To oni tutaj z południa próbują chyba. Oni chyba płyną tak. Płyną na południe i z południa próbują się skradać do naszych właśnie. Do Kiska. Okej. Okay. No ale Lee tutaj działa, więc spoko. Dobra tam, jazda. Bla, bla, bla. Wyładowujemy żołnierzy, wyładowujemy żołnierzy, tracimy żołnierzy, topią się biedacy. Epicka scena, jak w filmie wojennym amerykańskim. Możemy sobie wyobrazić tragiczne rzeź na plaży. Poszły sweepy i nic się nie podniosło. Cholera. No już mamy chyba pokaźną siłę bojową. Ok, za dzień nowa dostawka. Pierwszy specjalny Force i Mountain Regiment. Ok, dobra jest. Delarow się jeszcze nie wypakował. Cholera. Ale to nic. Mamy jakieś łodzie podwodne? Nie, nie mamy. Co my tu mamy? Mamy właśnie ten eskortowiec, lotniskowiec eskortowy. Nasi dzielni piloci podbijają sobie skille? Tak.
Okej. Nie ma co działać tutaj. Nancy de la Pana, nowy statek, transportowiec jest, Dutch Harbor, Phelps, niszczyciel. I po steremu. Okej. Leje. Teraz mówię, że jest tylko 7500, było 8000. No strasznie tutaj nasi chłopcy radarowcy i wywiad nasz przekłamuje. Nie jesteśmy pewni, ile ich tu jest. Natomiast nas tu już jest 2600. Zaraz nas będzie więcej. A, ok, infantry. Natomiast ci wszyscy pójdą na Niekiskę. Ci już pójdą na Atu. Ok. Okej. Nasze te dwa oddziały, dwie małe floty po cztery, maksymalnie są cztery na flotę przeciwko łodziom podwodnym, w ogóle strat nie ponoszą, w ogóle się nie eksploatują. Okej, to dobrze. Okej, zrobimy chyba następny cargo. Nancy de la... Nie ten. A właśnie, że ten. Nancy de la Pena. Zadokujemy i damy mu osłonę. Osłonę mu damy KV. Widziałem już. Co to są KV? KV to są kutry. To są kanadyjskie. To są korwety tak naprawdę. Bardzo dobre statki. Działały na Atlantyku. Flower Class, czyli klasa Flower. Flower to jest kwiatek. Fantastyczne statki. One wygrały wojnę na Atlantyku. Tyle wam powiem. Znajdziecie sobie klasa Flower korwety, czy frygaty. Korwety tak naprawdę. I sobie znajdziecie to. To poczytajcie o tym sobie, to warto. Bardzo, bardzo fajne statki. Idziesz do Adaku. Musisz się zaopatrzyć. Nancy de la Pana będzie się znowu następna połowa gry wypakowała. Jak George W. Julian się wypakuje. Okej. Tak. Więc zrobimy teraz następne bombardowanie. Okej. Zbombardujemy Kiskę ponownie. Dobra. I to by było chyba na tyle. Adak będzie zaopatrzony znowu. Tu mamy wystarczająco zaopatrzenia. Damage jest taki, że nie mogę wystartować do boju. Jest ok. Dobra, jest. Dobra, teraz druga ta Task Force doszedł i wypakowuje swoich żołnierzy. Teraz jest lekki krążownik, Richmond osłania to. Niszczyciele osłaniają, ok. Łódka podwodna atakuje przy Kiska i 35. Na szczęście nie trafiła torpedami nic, my ją trafiamy. Przynajmniej raz ją trafiliśmy.
Łódki podwodne też są uszkadzane, jeżeli bomba głębinowa wybuchnie nie na łódce, a przy blisko łódki. To też się liczy. Warto by też bombowce ruszyć, bo sobie chłopcy już odpoczywają za bardzo. Ok, już wyładowujemy następne oddziały. Tu działają łódki podwodne. Widzą, że ja tutaj płynę, więc działają. Ok. Ok. Zobaczymy, czy będzie atak na tabelę floatplanes. Ups. Ten był źle. No i mamy jednego, który jest w nocy, tak? Tak. Znowu dostaną w mordę Japończycy. Ilu nas tu jest? 3300 i ciągle się wypakowujemy. Na razie są Special Service Force i 87 piechota górska jeszcze się nie wypakowała. Są na razie fragmenty, ale spoko. Lee tutaj pływa i nie jest źle. Te niszczyciele niestety już są bardzo uszkodzone. Ok. Dobra, mamy jakieś posiłki? Nie, nie mamy nic. Fotografujemy jakże kiskę. Kiska jest 8 na 15 detekcja, to jest w miarę dobrze. Ok, dobra jest. Nawet nie chce mi się patrzeć na ich intelligence, na wywiad. Oni przekłamują i tak. Inwazja trwa. Dobra, wyładowujemy się. I jak zwykle nie ruszyłem naszych chłopców, bombowców. Ok. To i tak nie pomogło, bo i tak pogoda była słaba, tak? Tak, oni mieli latać, a nie latają. Ok, a nasi chłopcy radarowcy. Z 10 tysięcy na ground. Będą latali bardzo nisko. Zobaczymy, jaki będzie flak. Tysięcy trochę za mało, za mała wysokość. Im mniejsza wysokość, tym gorszy jest ogień przeciwlotniczy z ziemi. No jak tak nisko lecimy na 5000 stóp, to nawet ciężkie karabiny maszynowe mogą nas oberwać. Albo szybko strzelę działka. Ok. Dobra, maksymalny effort. Dobra jest. I to się synchronizuje z atakiem niszczycieli i krążowników. Ok, good. Jak tutaj wyładowujemy? No ten już prawie wyładowany jest. Ok. Wywiad. Bla, bla, bla. Operacyjny. Nic takiego. Hej, George W. Julian wypakował się. Gratulacje. Ok. Fully loaded, no to Andak. Jeszcze raz do Adaku. I jazda.
i wypakujesz się. Okej. Naprzód, wspaniali. Richmond osłania inwazję. Następna fala płynie. Wyładowywuje się. Idaho. O, nasza grupa. Oni ponieśli straty 882. Nawet jeden skład został zniszczony walczący. To dobry rezultat. 4 działa zniszczone. Jeden wehikuł zniszczony. Nie wiem, czy to czołg, czy ciężarówka. Cool. My też ponosimy straty, jak robimy tę inwazję, jak dopływamy do plaży. Samoloty, tak. Fajnie, jeden skład zniszczony, walczący. Okej. Myśliwcy nie... Teraz myśliwcy poszły. Okej, dobra. Notabene. Mamy problem. Okej. Inwazja inwazją. Ale mamy problem. Ponieważ tu coś płynie. 4 statki. Oni mówią, że to są pancerniki. To jest wielki problem. Zaczynam się bać. Jak to wyładowanie idzie? Nie wyładowaliśmy się do końca. To nic, trzeba będzie zwiewać. W następnym odcinku wujek Timo zaczyna panikować, ponieważ cholera wie, co to za statki tu płyną. Idą na wschód. To może być coś interesującego. Do zobaczenia.